Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku chciałam podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu ze mną, które odbyło się 12 kwietnia w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. Cieszę się, że mogłam się podzielić z wami kulisami tworzenia mojego podcastu. Wszystkich słuchaczy zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami. I niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Zachęcam Was także do zakupu mojej książki Stach i śmieci. To detektywistyczno-ekologiczna historia osadzona w szkolnych realiach, a jej bohaterami są uczniowie klasy 4B. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Książka jest do nabycia na Allegro. Link zostawiam w opisie. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię z pierwszej połowy XX wieku. Przenosimy się do Krakowa. We wtorek, 31 sierpnia 1937 roku, w mieszkaniu przy ulicy Potockiego 13, dzisiejszej Westerplatte, w godzinach wieczornych doszło do brutalnego napadu. Ofiarą był 87-letni emeryt Jan Kozierowski. Mężczyzna mimo podeszłego wieku pracował jako parasolnik. Tego dnia w godzinach popołudniowych przyszło do niego dwóch mężczyzn, by oddać parasol do naprawy. Ponownie pojawili się koło godziny dwudziestej. Chcieli dokonać rabunku. Jeden z napastników rzucił się na mężczyznę i paskiem od płaszcza zaczął go dusić. Krzyki Jana zaalarmowały sąsiadów, i bandyci rzucili się do ucieczki. Dlaczego to, co wydarzyło się później na długi czas, zostało w pamięci Krakowian? O tym już za chwilę. Za zbiegami ruszył pełniący na plantach służbę policjant. Nagle uciekinierzy zaczęli strzelać. W okolicy hotelu europejskiego uciekającym drogę zastąpił przypadkowy przechodzień, dwudziestokilkuletni Marcin Gądek, kelner pracujący przy ulicy Świętego Jana w restauracji Dworek. Trafiono go dwukrotnie, jedna z kul przybiła serce, a druga trafiła w szyję. Mężczyzna zginął na miejscu. Ciężkie rany odniósł również postrunkowy Stefan Słucki. Doznał on obrażeń lewego podłudzia. Pogotowie odwiozło go do szpitala św. Łazarza. Bandyci również zostali ranni. U wylotu ulic Potockiego i Kopernika do jednego z nich strzelał posterunkowy Karol Zakrzewski. Bandyta otrzymał dwie kule w nogi i został schwytany dzięki przypadkowemu przechodniowi. Tadeusz Jaworski, bo o nim mowa, znokautował bandytę laskom. Gdy ten ostatni trafił do szpitala, próbował z niego uciec. Najpierw udawał omdlałego, żeby uśpić czujność policjantów. W pewnym momencie, zupełnie nieoczekiwanie, zerwał się i ruszył w stronę okna. Policjanci i personel medyczny udaremnili ucieczkę. Po opatrzeniu ran mężczyzna został zakuty w kajdany i przewieziony do urzędu śledczego. Drugi bandyta również został ranny, ale zdołał zbiec. Śledztwo w tej sprawie prowadził prokurator dr Szypuła. Schwytanym bandytom okazał się być Stanisław Żelazny. Był on bardzo dobrze znany śledczym. Niedługo przed napadem wraz z szesnastoma innymi mężczyznami zbiegł z więzienia w Rzeszowie. Żelazny odsiadywał tam karę pięciu lat za włamania kasowe. Mężczyzna nie chciał zdradzić personaliów kolegi. Ustalono, że podczas ucieczki Żelazny oddał aż 18 strzałów z dwóch rewolwerów, przy czym jeden z nich porzucił. Nieco dłużej od Żelaznego w szpitalu przebywał posterunkowy Słucki. Odwiedził go wicewojewoda Małaszyński, starosta Wolaniecki i nadkomisarz Drożański. Posterunkowy otrzymał pochwałę za odważne zachowanie w czasie pościgu. Co istotne, feralnego dnia mężczyzna nie był na służbie. Przesłuchano szereg świadków, dzięki czemu śledczy mogli dokładnie krok po kroku odtworzyć przebieg zdarzeń. Przeprowadzono również konfrontacje. Okazało się, że drugi mężczyzna zbiegł wskakując u wylotu ulicy Lubicz na wjeżdżający w wóz. Pomknął on w kierunku poczty głównej. Minęły nieco ponad dwa tygodnie, a na ulicach Krakowa ponownie było słychać strzały. Tym razem padły one na ulicy Siemirackiego. W sobotę 18 września około 7 rano posterunkowi Kopaczyński i Hołda przybyli do mieszkania przy ulicy Czarnowiejskiej 5 w celu aresztowania krakowskiego oszusta. Nie było go jednak w domu. Przebywał tam mężczyzna podający się za 26-letniego Ryszarda Brennera, zamieszkałego na ulicy Wielickiej 23 przedstawił się jako handlarz bydła który przebywał na ulicy Czarnowiejskiej przypadkowo nie posiadał żadnych dokumentów mężczyzna wydał się posterunkowym na tyle podejrzany że zażądali żeby udał się z nimi do komendy policji mieszczącej się przy ulicy Siemirackiego cała trójka szła ulicami Czarnowiejską i Karmelicką aż do Siemirackiego przed samym wejściem do budynku mężczyzna odwrócił się do eskortujących go policjantów i zaczął strzelać. Okazało się, że miał ukrytą broń. Obaj ranni policjanci padli na chodnik. Brenner, zobaczywszy zbliżający się wóz rzeźnicki, wskoczył do niego. Sterroryzował woźnicę i ponownie zaczął strzelać, tym razem na oślep. Za bandytom ruszył pościg. Policjanci poruszali się samochodem, motocyklem i na rowerach. Mężczyzna uciekał w stronę ulicy Świętej Jadwigi. W pewnym momencie zeskoczył z wozu i zaczął uciekać pieszo. Na szczęście policji udało się zaalarmować żołnierzy, którzy stacjonowali w koszarach w okolicy Kopca Kościuszki. Wkrótce przyłączyli się oni do pościgu. Ponownie wywiązała się strzelanina. Tym razem szczęście opuściło bandytę, który zginął na miejscu. Na ulicę Siemirackiego do rannych posterunkowych wezwano pogotowie ratunkowe. Jeden z mężczyzn, Stanisław Kopaczyński, pomimo szybkiej pomocy lekarskiej, zmarł w wyniku postrzału w serce. Drugi, 29-letni Ludwik Hołda, miał pięć ran, w tym uda oraz podbrzusza. Przewieziono go do szpitala, a lekarze określili jego stan jako ciężki. Okazało się, że ranny został jeszcze jeden policjant, biorący udział w pościgu na motorze Bronisław Dębiński. Na miejsce zbrodni przy ulicy Siemirackiego przybył starosta grodzki Wolaniecki oraz prokurator dr Stawarski. Choć bandyta szybko został zidentyfikowany, a jego nazwisko ustalono, to przez długi czas było ono otrzymane w tajemnicy ze względu na dobro prowadzonego śledztwa. Okazało się, że za drugą strzelaniną stał dobrze znany policji notoryczny przestępca Aaron Schwartz. I to właśnie on brał udział razem ze Stanisławem Żelaznym w napadzie na parasolnika. Dwóch rannych policjantów odwiedzili w szpitalu starosta Wolaniecki oraz pełniący obowiązki komendanta policji Kurkiewicz. W grudniu 1937 roku rozpoczął się proces przeciwko Żelaznemu. Został on oskarżony o zabicie przechodnia gątka oraz usiłowanie zabicia posterunkowego Słudzkiego. 4 grudnia 1937 roku Trybunał na podstawie werdyktu przysięgłych skazał Żelaznego na karę śmierci. Skazaniec przyjął wyrok spokojnie. Obrońca, dr Cruz, złożył apelację. Została ona odrzucona. Wiosną 1938 roku wyrok wykonano. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między nimi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka Weekendów weekendówmałopols.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.